No to witam serdecznie na naszych tutaj wykładach i spotkaniach, w czasie których pochylamy się nad nauczaniem Kościoła rzymskokatolickiego. Tak widzę jak gdyby dwie funkcje tych wykładów. Z jednej strony w pewnym zakresie poznanie tego nauczania i tej teologii, bo zainteresowanie po prostu jest, a więc w tym sensie wykład odpowiada na tą potrzebę. Bez może jakiegoś zbytniego rozwijania wielu zagadnień, które nam w praktycznym życiu, również tym misyjnym, ewangelizacyjnym są niepotrzebne. I z drugiej strony również odwoływanie się do Słowa Bożego w celu zweryfikowania czy potwierdzenia tutaj tych tez, z jakimi stykamy się w nauczaniu właśnie tegoż Kościoła. I tych osób, które to nauczanie przyjmują, praktykują, a których mamy wokół siebie w ogromnej ilości. Dzisiaj chciałbym się odnieść do sakramentów. Nie dam rady, nie zdążę, tak sądzę, omówić wszystkich. Dzisiaj chciałbym wszystkie, w większym czy mniejszym stopniu, bo niektóre nie wymagają rozwinięcia. Ale tak myślę właśnie, że dzisiaj rozpoczniemy i no zobaczymy, jak daleko nam się uda dojść. Słowo sakrament jest, wydaje się być trochę obcym, może w sensie takim no, kulturowym, w słowie w Biblii nie występuje, tak? Znaczy ono występuje, ale ono występuje tylko w łacińskich tłumaczeniach Biblii. I tam rzeczywiście ono znajduje się w miejscu greckiego słowa mysterion, tajemnica. A z kolei słowo greckie mysterion już jest, wydaje się, bliższe. Pamiętamy kontekst kulturowy Słowa Bożego. Tam działy się różnego rodzaju misteria. Misteria greckie najbardziej znane, gdzie w postaci tychże misteriów, występów, czasami sztuk teatralnych, przed wstępem do tychże sztuk były pewne wprowadzenia, tak abyśmy rozumieli to, co się dzieje przed nami, przed naszymi oczyma na danej scenie. Pewne układy, pewne znaki, pewne symbole i zachowania też, które miały jakieś tam znaczenie podwójne na przykład, czy głębszy sens i głębsze znaczenie. I w tym również znaczeniu mowa jest o tajemnicach w Słowie Bożym, o misteriach. Nie w znaczeniu pogańskich misteriów, ale w znaczeniu mysterium tajemnica, słowo, którego też używają autorzy biblijni. Kiedy na przykład Kościół bardzo szybko się zorientował, iż chrzest taki na wyznanie wiary, prawda, ktoś wyznał, że jest wierzący, a więc dowody, chcimy go, bardzo szybko się Kościół zreflektował, że rodzi się mnóstwo problemów z tego typu, przy tego typu praktyce i już w piśmie apostolskim Didache, czyli już około 100 roku, a więc przełom I-II wieku, tam już mamy pierwsze takie jakby bardzo rozsądne uwagi odnośnie jednak potrzeby wcześniejszego spotykania się czy zweryfikowania tego nawrócenia. Tak forma ta rozwinęła się w katechumenat w II wieku, w połowie właściwie III, przetrwała do IV, gdzie okres przygotowania do chrztu wydłużył się do 3 lat od momentu zadeklarowanego nawrócenia. Ta osoba pozostawała we wspólnocie, żyła wśród ludzi, a wszyscy ją obserwowali, oczekując owoców nawrócenia w jej życiu, a równocześnie trwały spotkania, których celem było właśnie wtajemniczenie, misteria. Nie w tym sensie, że oto chrześcijanie i zbory miały jakieś tajemnice, które skrzętnie ukrywały przed światem i teraz człowiek dostępował jakiegoś tam odkrycia pewnej tajemnicy, ale właśnie wytłumaczenia sensu i znaczenia pewnych rzeczy, pewnych znaków, pewnych działań, które dla ludzi wierzących nabierały innego znaczenia. Dokładnie misterium dotyczy rzeczywistości, która dzieje się na naszych oczach, ale której sensu i znaczenia nie pojmujemy. Pojmują je tylko ci wtajemniczeni. I takim przykładem może być pamiątka wieczerzy, która dla osoby z zewnątrz jest po prostu, jest chleb, jest wino i czym się tutaj ekscytować, prawda? Czy ktoś zje kawałek chleba, czy przaśnego chleba, czy też bułeczki, jak to w różnych zborach bywa, prawda? No, albo chrzest przez zanurzenie, no mój Boże, jeżeli ktoś akurat używa wanny, to zanurza się tyle razy i dlaczego to zanurzenie, czy w basenie, jeżeli ktoś chodzi na basen,
miałoby być czymś takim wyjątkowym lub i tak dalej. Potrzebne jest pewne wtajemniczenie i odkrycie symboliki i znaczenia tych znaków, za którymi kryła się pewna rzeczywistość duchowa. To tyle tytułem, powiedzmy, tutaj odniesienia się do samego słowa misterium. Słowo, jak powiedziałem, sakrament pojawiło się dopiero w Wulgacie, pojawiło się w łacińskim tłumaczeniu Słowa Bożego i jest tłumaczeniem tego właśnie greckiego słowa. W protestanckich Bibliach, kiedy już reformacja się pojawiła, ono nie występuje. Luther, Calvin odrzucili to pojęcie. Twierdzili, że ono jest obce biblijnej teologii. Melanchthon używał słowa znak. Nie wiem, jak jest w waszych kościołach. Baptyści mówią o ustanowieniach. Mówiąc, iż to, co katolicy nazywają sakramentem, uzasadniając, że jest to wszystko to, co ustanowił Jezus Chrystus, no to wszyscy protestanci w zasadzie zgodnie mówią, że w Słowie Bożym właściwie są tylko takie dwa miejsca, co do których wiemy, że ustanowił je Chrystus i nakazał, aby je powtarzać, kontynuować. No i stąd mamy te dwa, baptysta by powiedział, dwa ustanowienia. Pamiątka wieczerzy i chrzest. Z tym, że to też nie jest dla nas słowo jakieś takie, nie wiem, szczególne. Także duża część baptystów wcale może nawet potraktowałaby słowo ustanowienia jako coś zupełnie obcego, bo nie tworzymy z tego jakiegoś tutaj, powiedzmy, jakiejś teologii w sensie, jeśli chodzi o etymologię i o czepianie się tutaj akurat konkretnych słów. No więc sakrament. Sakrament to znak albo znaki, bo jest ich więcej, które uobecniają Chrystusa, są dostosowane do ludzkiej natury, natury duchowo-cielesnej i są dostrzegalne, równocześnie wskazując na niewidzialne dobro. Tak można by zebrać z różnych stron tutaj podręcznika dogmatyki, jaki wziąłem ze sobą i którym się tutaj będę posiłkował, właśnie odnośnie tego, czym sakramenty są, jaką rolę pełnią i tak dalej. Najprostsze określenie, najprostsza definicja, ogólnie przyjęta przez wiele lat, dziesiątki lat w Kościele rzymskokatolickim, to brzmi tak i zajmuje tylko jedno krótkie zdanie. Sakramenty są znakiem skutecznym niewidzialnej łaski. Znalazłem taką analogię. W sakramentach dotykamy się jakby szaty Chrystusa i otrzymujemy nową siłę. Musimy jednak spełnić określone warunki, no, żeby ten sakrament był skuteczny. Od kiedy? No to już właściwie krótko powiedziałem. Od kiedy słowo sakrament pojawiło się w XII wieku? W momencie, jak się pojawiły te właśnie tłumaczenia. O właściwej definicji, prawda, odpowiadającej siedmiu obrzędom zwanych sakramentami, o tym można mówić w zasadzie od XII wieku. Ile sakramentów? U pisarzy i ojców łacińskich nazwie misterion odpowiada termin sakrament. Tak? I liczba sakramentów w Kościele katolickim wynosi 7. Szukam miejsca, w którym jest uzasadnienie, dlaczego akurat tyle. Kościół przyjął to jako dogmat na soborze w Trydencie. Dogmat wiary uroczyście przez Kościół orzeczony. I w wyjaśnieniu czytamy, iż mowa jest tylko o 7 sakramentach. Są to, jeśli by ktoś powiedział, że nie wszystkie sakramenty nowego prawa zostały przez Chrystusa Pana naszego ustanowione, albo że ich jest więcej lub mniej niż 7, a mianowicie chrzest, bierzmowanie, Eucharystia, pokuta, ostatnie namaszczenie i sakrament święceń i małżeństwo, gdyby ktoś powiedział, że którykolwiek z tych 7 nie jest właściwie i prawdziwie sakramentem, niech będzie wyłączony. Tak? Taki skrót NBW, co tłumaczy się nie będzie wyklęty, ale... W tych... Proszę? Nie mylić z BMW. Nie, N, jak Natalia, NBW.
Niech będzie wyłączony. To jest właśnie to sformułowanie, sformułowanie soborowe. Proszę jeszcze te 7 sakramentów, bo widzę, że niektórzy notują, żeby tak... Dobrze, powtarzam i potem po kolei do każdego będę się odnosił. Mianowicie, kiedy ten sobór był jeszcze tak mniej więcej? Sobór trydencki jest bardzo rozciągnięty w czasie. To jest blisko około 20 lat, ponad kilkanaście. I generalnie to jest, celując w środek, można przyjąć 1545, czyli generalnie mówi się połowa XVI wieku. Tak, ale to trzeba zawsze dać poprawkę kilka lat w tą, kilka lat w tamtą, bo w sumie kilkanaście lat trwał. W sumie bardzo, bardzo długo. I to jeżeli chcemy dokładnie wiedzieć, kiedy dany dogmat był uchwalony, to też wtedy trzeba by się dokładniej przyjrzeć, bo różnica pomiędzy nimi może być nawet kilkuletnia. Proszę powiedzieć, jak to wyglądało, jeżeli chodzi o ilość sakramentów przed Soborem Trydenckim? No to rozumiem, jakieś oficjalne już było zatwierdzenie tych 7, natomiast jak to wyglądało wcześniej? Już, to znaczy tak, Kościół odwołuje się tutaj do tradycji, odwołuje się tutaj do właśnie sytuacji, która kształtowała się przez wieki. Różni ojcowie Kościoła, no w ogóle na początku pojęcie sakrament nie funkcjonowało, prawda? Więc o tyle, powiedzmy, jest to mętne, jeśli chodzi o same początki, bo różne takie właśnie występujące ustanowienia, które były praktykowane w Kościele, sakramentami nie były nazywane, ani nie traktowano ich w taki sposób właśnie dogmatyczny. I generalnie już o nauczaniu o 7 sakramentach mówi się gdzieś od XIII wieku, bo też na jedną rzecz może też zwrócę uwagę, która jest pewną regułą. Otóż w Kościele praktykowano wiele rzeczy, które nie były dogmatyzowane, dopóki nie budziły wątpliwości. Nie? I na tej samej zasadzie, na przykład, kiedy apostoł Paweł pisze list do Koryntian, to nie dlatego, że on usiadł i powiedział, a mam dzisiaj wolne popołudnie, napiszę do Koryntu, co tam słychać, prawda? Nie, docierały do niego wiadomości, listy, ludzie mówili, są problemy, Paweł siada i mówi, muszę napisać, prawda? I odnosi się liście do tych problemów, które do niego dotarły. Podobnie w Kościele. Jeżeli nie było wątpliwości, nie było dyskusji, nie pojawiały się jakieś odlotowe poglądy gdzieś, no to wszystko było praktykowane tak, jak wszyscy to rozumieli. Jeżeli pojawiał się problem, wtedy mówiono, no musimy się zjechać, musimy się zebrać, zwoływano biskupów ze wschodu, z zachodu, po to, żeby daną sprawę rozważyć i stanowisko zająć, żeby było wiadomo, jakie jest nauczanie Kościoła w tym temacie. I takie były korzenie tutaj tychże właśnie soborów. Bo to, co mnie zastanowiło, to że Kościół prawosławny również ma 7 sakramentów, więc się zastanawiam, tak, jest jakaś wspólna geneza. Jest wspólna geneza, pamiętamy, że przez 11 wieków był jeden Kościół. I dopiero w XI doszło do schizmy, prawda? Więc w tym znaczeniu... Nie wiem, czy się nad tym, czy te 7 sakramentów już funkcjonowało przed schizmą, przed Kościołem. Funkcjonowało i nie na takiej dogmatycznej, kanonicznej zasadzie, że mamy 7 sakramentów. Po prostu praktykowano te rzeczy. Nie traktując ich w taki właśnie jakiś już zdogmatyzowany sposób, bo nie było wątpliwości, bo nie było dyskusji w tym temacie. Występowały one w praktyce, w doświadczeniu duszpasterskim. W momencie, kiedy pojawili się protestanci, w momencie, kiedy pojawił się Luter, w momencie, kiedy zanegowano pewne rzeczy, wiele rzeczy, prawda, odnośnie Biblii i tak dalej, w tym momencie Kościół uznał, że musimy zająć stanowisko w tych kwestiach, zwołał sobór, ten tak zwany kontrreformacyjny właśnie do Trydentu, no i na Soborze Trydenckim no, tych dogmatów posypało się multum, bo właściwie do wszystkiego, co wnosił Luter, potem Calvin, prawda, Zwingli trochę, do tych wszystkich tez Kościół się odnosił, zajmując swoje własne stanowisko i to stanowisko dogmatyzował, żeby było wiadomo. Jest taka dana, jak to wyglądało, bo rozumiem, że były 7 sakramenty, jest sakrament małżeństwa, tak? No. To jest ciekawe, że po prostu o ile te inne sakramenty związane z pewnym obrządkiem, tak? Indywidem, czy chrztu, czy wieczerzy i tak dalej, a to jest coś jakby, coś ekstra się wydarza. Natomiast jakie było w tym momencie wcześniej nauczanie de facto o małżeństwie, skoro jakby było to jakby też uzgodnione, i że tak ma być traktowane jako sakrament.
To znaczy dzisiaj do małżeństwa nie dojdę. Nie, tak nie, myślałem w tym. Ja wiem, to jest, to mówię tak pół żartem, dlatego się uśmiecham. Bracie, a skąd się wzięła praktyka w naszych kościołach, że robimy tak to, a nie inaczej? Prawda? Znamy nauczanie z pierwszej Księgi Mojżeszowej, znamy nauczanie Jezusa Chrystusa, a potem przychodzą ludzie, którzy chcą zawrzeć związek małżeński, stają w obecności wspólnoty, lidera tej wspólnoty, tak, pastora, czy tutaj kapłana w kościele rzymskokatolickim, i ślubują sobie wzajem. Zgodnie z tym nauczaniem, które w Słowie Bożym znajdują. I nie będzie problemu, dopóki ktoś nie będzie tego podważał. Jak będzie podważał, no to wtedy będziemy musieli określić nasze stanowisko i pojawi się jakieś stanowisko. W kościele katolickim będzie dogmatem. Nie, ale mam wrażenie, że jakby między tym, co zostało ujęte w ramy, jakby w grupę sakramenty, tak, to jest coś jednak jakościowo dla Kościoła w tamtym okresie innego niż inne rytuały typu, że przyszliśmy do Kościoła, podaliśmy sobie ręce. Jakościowo i tak. Uścisk nie wpadł jakby w grupę sakramentów, a związek małżeński akurat tak. Tak, więc... Jest to jakościowo coś innego z tego względu, że Kościół naucza, iż przez sakramenty człowiek otrzymuje, to się w teologii to się nazywa, używanie żargonu teologicznego, są to kanały Bożej łaski. Przez przyjmowanie sakramentów, udział w sakramentach człowiek otrzymuje dodatkową jakby porcję łaski Bożej, coś co jest mu konieczne do życia w wierze, do trwania, do jakiegoś, no, używając naszego żargonu, duchowego rozwoju. I również o chrześcijańskiego wzrostu. Również prawdopodobnie o małżeństwie takie myślenie było już, zanim ten nastąpił i zdogmatyzował określone. Więc takie myślenie występowało, tak, i dopóki to nie było podważane, dopóty nie pojawiała się potrzeba, że tak powiem, dogmatyzowania tego. Kiedy wypłynęła kwestia, jak powiedziałem, Sobór Trydencki wiele dogmatów przyjął i niektórzy, którzy ekscytują się datami, prawda, pokazują, chcą wykazać fałszywą, nie wiem, teologię, drogę tutaj Kościoła katolickiego, często mówią, o, w tym roku przyjęto taki dogmat niebiblijny, w tym roku taki, w tym śmaki. Duża część dogmatów, prawda, to są właśnie z XVI wieku pochodzące, bo się pojawiły na Soborze Trydenckim, a praktykowane były już od 300 400 lat w Kościele. Tyle, że wtedy nie budziły wątpliwości. Także one nie zaistniały, że oto w tym momencie Kościół sobie zdecydował, albo taką decyzję podjął, bo tak się, prawda, komuś uwidziało i po przedyskutowaniu tematu zdecydowano, owszem, tak. Jedno pytanie, czy ta kolejność ma jakieś znaczenie? Nie. Jeszcze nie. Prośba o powtórzenie dokładne, bo rzeczywiście tak. Też... Nie, kolejność nie ma znaczenia. To co pan powiedział, zbierowanie? Może tak, żebyśmy łatwo zapamiętali, nie musieli sobie odwoływać się do jakichś tutaj notatek i zapamiętywać tak abstrakcyjnie. No popatrzmy, bardzo strategicznie sakramenty są umieszczone w kluczowych momentach życia człowieka. Tak. Bardzo mądrze w sensie życiowym, w strategicznych punktach. Kościół, przepraszam, człowiek bez kościoła się nie obejdzie. Tak jest. Potrzebuje kościoła, potrzebuje kapłana. Tak, tak. A kapłan nie był pieniędzy. No i więc pierwszy sakrament, no to moment, kiedy człowiek przychodzi na świat. I już jest, prawda? Także czasami różnym grupom, czasami też ewangelicznym kościołom traktowanym jak sekty, nieraz słyszeliśmy takie zarzuty o porywaniu niemowląt, czy w ogóle porywaniu dzieci, o tak, nie niemowląt, dzieci z kościoła, prawda, że są dzieci porywane, że gdzieś tam, prawda, do sekt i tak dalej. No więc ja uważam, że tu jest największy przykład porywania w momencie, kiedy jeszcze ten człowiek, już człowiek, a jeszcze nie do końca świadomy tego, co się wokół niego dzieje i co najważniejsze, co się z nim dzieje, zostaje wciągnięty na listę członków wspólnoty, z której nie będzie mógł się wypisać. W sensie formalnym. Bo nieraz już słyszałem takie tłumaczenie rodziców. Nie, to ochrzcijmy teraz, bo potem dorośnie, potem zdecyduje i sobie wybierze. Już takich rodziców, które dopuszczały inne opcje, prawda, że dopuszczali inne opcje. Bo też nie każdy rodzic w ogóle dopuszcza coś takiego. No i wiadomo, że z kościołem nie można się wypisać. Można być tylko wyrzuconym, ekskomunikowanym. Nie ma tak, że dorośnie, to potem sobie wybierze. Już nie. Czy stan neutralności to nie jest chrzest? Tylko stan neutralności to jest brak chrztu jako dziecka. No, pytanie? A ekskomunikowany to też jest w kościele, tak?
ekskomunikowany w kościele. No tak, no na zasadzie wyłączania. To tutaj w naszych zborach też bywa, że kogoś wyłączamy. Nie? Ale nie jest w kościele, tylko nie. Wyłączony. Ekskomunikowany to już jest taki, jakby użyć słów Pawła, oddany szatanowi. Aha, już nie jest poza kościołem. Drugi będzie pierwsza komunia, tak? No, jest poza kościołem i teraz jeszcze w tym kontekście właśnie przepraszam, że nawiązuję do waszych wypowiedzi, bo cały czas staram się nie tylko, że tak powiem, systematycznie wykładać, ale też pokazywać pewną logikę. Wtedy łatwiej jest to ogarnąć czy zapamiętać, nawet bez szczegółowych notatek. Otóż przez 20 wieków Kościół uczył, że poza Kościołem nie ma zbawienia. Nie? I dopiero Sobór Watykański II dopuścił tą opcję, że inni chrześcijanie, w innych kościołach chrześcijańskich typu prawosławie i no, czy przede wszystkim wcześniej kościół ortodoks, czyli prawosławny, tak, i protestanci. Więc osoby, powiedzmy, w tych kościołach mogą dostąpić zbawienia również. Bo mają tam, no sakramenty co prawda są tylko dwa punkty do zbawienia, no to jest ta moja uszczypliwość, tak nikt tego nie nazwał. Mówię o tym, co się tutaj nazywa sakramentami, mają dwa sakramenty. Tu jest 7, w prawosławiu też, no ale te dwa, no niech im będzie, wystarczy. Mogą się zbawić w swoich wspólnotach. I ale, znowu ale, bo zawsze jest jakieś ale. To w dekrecie o ekumenizmie to można przeczytać. Nieduży dekret w dokumentach soborowych, każdy może przejrzeć. Tak, dokumenty są w internecie dostępne, soborowe wszystkie. Otóż przeczytamy, że mogą zostać zbawieni ci, którzy się w tych kościołach urodzili. Bo uzasadnienie mówi, nie odpowiadają za winy swoich ojców. Czyli sytuacja jest jasna. Ci, którzy do rozłamu doprowadzili, są winni. Kościół tu wynajmniej teraz nie oczyszcza nikogo, ani nie mówi, no trudno, jak to się zwykle czasami mówi i zupełnie niepoważnie to brzmi, jak ktoś komuś wyrządził krzywdę i teraz przychodzi, przepraszam, a ten drugi mówi, no nic się nie stało. Jak to się nic nie stało? Jak można tak głupio gadać? No, oczywiście przyjąć to wybaczenie i tam brata, nie wiem, przytulić, ale pojednać się, ale znowu nie mówmy, że nic się nie stało. Jak się stało. No więc tutaj również Kościół bynajmniej nie mówi, że no cóż, reformacja, nie mówi, nic nie stało, wam przykro, nam przykro, prawda, nie mówmy o tym. Nie, była wina i to już wszystko jest w tej chwili w Bożych rękach, było, minęło. No, niemniej ci, którzy teraz przychodzą na świat w tych wspólnotach, mogą zostać również zbawieni. No, nam akurat opinia innych kościołów nie jest potrzebna. Tak bardzo tak, do zbawienia nie jest konieczna. Stąd też i tak mocno się tam nie przyjmujemy. Niemniej taki krok został uczyniony. No. Więc przy moment człowiek się rodzi, przychodzi na świat, jest ochrzczony. Już jest członkiem Kościoła. O tym zdecydowali wszyscy poza. Drugi moment, kiedy jest w klasie, tak, drugiej, trzeciej, przystępuje do pierwszej komunii świętej. A więc wyskakuje ten najświętszy sakrament, bo z wszystkich sakramentów Eucharystia ma właśnie ten najgłębszy, największy walor. Mówi się, że wręcz sakramenty z niej wynikają i do niej prowadzą. A więc pierwsza komunia, czyli najświętszy sakrament. Potem kilka lat po pierwszej komunii zostaje bierzmowany, czyli pasowany na rycerza Chrystusa z użyciem świętych olejów. W moim okresie to była gdzieś 8 klasa chyba, czy 7. Jakoś tak? Tak mniej więcej. Tak. I to jest bierzmowanie. Potem, no, potem trzeba wybrać życiową drogę. Przepraszam, a co to w ogóle znaczy? O co tu chodzi? Bo ta nazwa jest zawsze... A za chwilę będzie, nie? Bo... Tak, do bierzmowania dojdziemy. Zdążymy dzisiaj. Mam nadzieję, bo wasze pytania są konkretne, natomiast moje odpowiedzi dość szerokie i zobaczymy, jak to się skończy. Potem wybór drogi życiowej, tak? No jaka jest alternatywa? No albo ktoś wychodzi za mąż, żeni się, albo właśnie powinienem w świetle teologii rzymskokatolickiej powiedzieć, albo ktoś zachowuje celibat. W podtekście, no nie wiem, idzie do zakonu, albo przyjmuje święcenia, zostaje księdzem. No, albo nie, albo sobie znajduje męża, żonę i żyje. Także wychodzą te dwa sakramenty. Sakrament kapłaństwa, którego już nazywa się sakramentem święceń. Oficjalnie tak to brzmi ta nazwa, sakrament święceń. Zauważyłem, że często dzisiaj już omija się to słowo kapłaństwo, jakby rzadziej występuje. Również sakrament, kiedy ja uczyłem się z katechizmu o sakramencie kapłaństwa, tak potem już nigdy nie było sakramentu kapłaństwa, ani w katechizmie go nie ma, ani nigdzie jest sakrament święceń. No bo święcenia rzeczywiście są.
My nas też mamy jakąś ordynację, tak? Mamy albo nie mamy, no. Chociaż ma to zupełnie inny charakter, bo nie ordynujemy żadnych kapłanów. Także tutaj jest radykalna różnica. No i albo sakrament małżeństwa. To ile już ich uzbieraliśmy? Chrzest, Eucharystia, Komunia, prawda, bierzmowanie, no właśnie, 5. To co nam jeszcze umknęło? Namaszczenie chorych. Namaszczenie chorych najczęściej już na łożu śmierci, to jest ostatni. A gdzie ten siódmy? A, bo pokuta. No tak, jest tak, pokuta. A to się nazywa namaszczenie chorych, czy ostatnie namaszczenie? Ostatnie namaszczenie. I tu znowu, tak, tak, tak. Kościół zmienił teologię w tym zakresie, mówi, że to ma służyć ku uzdrowieniu. To namaszczenie. Tak jest. No, dobrze. Czyli powtórzyliśmy, prawda, 7. To jest zaraz, w którym miejscu jesteśmy tutaj. Dogmat wiary, tak, uroczyście orzeczony. No, jak powiedziałem, protestanci przyjmują dwa sakramenty. Przyjmował sakrament u Lutra, to była pewna ewolucja, bo na początku przyjmował 3. Mówił chrzest, Eucharystia i pokuta. No, tak mówię już, Eucharystia po katolicku. Potem pisał tylko o 2, a w jednej z dyspucie dowodził nawet, że Pismo Święte nie mówi o żadnym sakramencie. Ale ostatecznie stanęło na 2. Podobnie John Calvin. Zwingli też, chrzest, wieczerza pańska. Kwakrzy na przykład odrzucają wszystkie sakramenty. No, więc to tyle w temat jeszcze, jeśli chodzi o taką ogólną informację. Proszę? No. Chrzest, no to wiadomo, z wody, z ducha, od razu uświęca, prawda, konieczny do zbawienia. Bierzmowanie, no to połączone z tymi fragmentami, które mówią o nakładaniu rąk, szczególnie Dzieje Apostolskie 8:14-17, tam jest nawrócenie w Samarii, po Filipie, prawda, gdzie przyszli apostołowie, nałożyli ręce i Duch Święty zstąpił. Wskazuje na teksty biblijne tutaj na podparcie jakichś tych właśnie praktyk. A mam pytanie, jeśli chodzi o to bierzmowanie. No, u nas praktyka jest taka, że dokonuje się w pewnym sensie pod linijkę, tak? Czyli ktoś, kto przechodzi normalną edukację katechezę, no po prostu właśnie tak było powiedziane, okolice dawnej 8 klasy, a tam gdzieś to w gimnazjum, no to po prostu przychodzi czas też na bierzmowanie. Czy jest jakieś uzasadnienie sensowne dla nas, jak sądzę, czy nie ma, że to akurat ten wiek, a nie inny? Znaczy mówisz, bracie, o bierzmowaniu gdzieś tam w wieku około 15 lat? No. Gdzie? Bo mówisz u nas. W jakich kościołach jest taka praktyka? Bo ja się nie zetknąłem z ewangelicznymi chrześcijanami, żeby taką praktykę podtrzymywali. U nas w Polsce, bracie, u nas w Polsce mówimy. A, w Polsce. Mówimy o kościele katolickim. Tak. I można o luterańskim, bo tam jest konfirmacja. Rozmawiamy o kościele katolickim, w związku z tym o tym mówię. Tak? No, rozumiem. Czy oni się jakoś uzasadniają, że to tak po prostu pod linijkę tak może iść, czy to po prostu jakieś indywidualna charakterystyka jednostki jest jakby tutaj zupełnie pomijana? Indywidualna charakterystyka jest pomijana. Jest to wiek wchodzenia w dojrzałość. Wiek, w którym człowiek jeszcze raz potwierdza to, że ta decyzja, którą za niego podjęli tam, nie wiem, mama, tata, plus jeszcze rodzice chrzestni i inni, że on chce być uczniem Jezusa, chce być dzielnym uczniem Jezusa, jego świadkiem, o tak. W związku z tym zostaje też specjalnie do tego jeszcze dodatkowo, że tak powiem, namaszczony, aby mógł tą służbę spełniać. A wiek jest taki właśnie... Z uzasadnieniem jakimś, no nie wiem, na gruncie, no nie wiem, rozwoju człowieka, jakiegoś... Tak, no wchodzenie w wiek dojrzały i przyjęto, że w ten wiek tutaj to jest właśnie takim okresem ogólnie przyjętym, no najbardziej adekwatnym. Kondycja duchowa tego człowieka nie ma znaczenia. W tym momencie, znaczy to nie wynika akurat, nie bada się kondycji duchowej poszczególnych kandydatów. Znaczy oni są przygotowywani, prawda? Za moich czasów nawet były jakieś tam drobne egzaminy, z jakiejś tam powiedzmy wiedzy pewnej, no.
i tak dalej. Więc w tym sensie no jest to pewne przygotowanie, to nie jest tak zupełnie bez przygotowania, ale generalnie jeśli chodzi o to, żeby podchodzić do każdego indywidualnie, stwierdzając, czy on rzeczywiście już jest na tyle dojrzałym chrześcijaninem, prawda, no, to bierzmowanie ma być tym krokiem umocnienia na tej drodze. Nawet dodatkowo pewnego doposażenia, prawda? Szczególną tam jakąś łaskę, która ma dać mu większą odwagę do dzielenia się, do zwiastowania, do bycia świadkiem Jezusa. No. Tak często u nas niektórzy to łączą z jakimś szczególnym działaniem Ducha Świętego, czy w to formie chrztu Ducha Świętego, jeżeli ktoś oczekuje na drugie błogosławieństwo, prawda? Gdzie uważa, że zostanie specjalnie namaszczony, otrzyma odwagę do tego, aby świadczyć, prawda? I tak dalej, ewangelizować. No, więc biblijne uzasadnienie jest tutaj tylko w postaci tego, że nakładanie rąk było zwyczajem. I Biblia o tym wielokrotnie mówi. A my tu teraz nakładamy ręce, prawda? Przekazując Ducha Świętego, zgodnie z tym, jak czytamy w Biblii o nakładaniu rąk. A kontekstem jest wchodzenie w ten wiek dojrzały. No, potem Najświętszy Sakrament, Eucharystia, pamiątka ostatniej wieczerzy. I też fragment z Jana z 6 rozdziału, tam o przyjmowaniu ciała i krwi Chrystusa, nie? I o żywocie wiecznym z tym związanym. Jeżeli mamy mówić o jakimś no, problemie, powiedzmy, większym odnośnie egzegezy jakichś fragmentów biblijnych, to ten fragment Jana jest o wiele trudniejszy, prawda, niż te ustanowienia pamiątki wieczerzy przez Jezusa opisane w Ewangeliach. Zauważyliście też, że tam w tych właśnie opisach ewangelicznych, tam jest mowa, Jezus mówi, jeszcze jest i to jest ciało moje, prawda? Ale nigdzie nie ma tak, żeby mówił, brał kielich z winem, mówi, jeszcze pijcie, to jest moja krew. Nigdzie tak nie powiedział. On mówi, to jest kielich nowego przymierza. Dopiero u Jana mówi, kto je ciało moje i pije krew moją. A to nie w kontekście wieczerzy. Ale to jest zupełnie w innym kontekście i inny temat w rozdziale. No, dobrze. Następnie, pokuta, prawda? Pokuta i tutaj również z Ewangelii Jana fragment na podparcie tej praktyki i ostatecznie też tego sakramentu. 20 rozdział, wiersz 21 do 23. Weźmijcie Ducha Świętego, którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, którym zatrzymacie, są im zatrzymane. Potem sakrament święceń. A więc... A przepraszam jeszcze odnośnie pokuty. O co tu chodzi? Jak to zewnętrznie wygląda? Tu chodzi o spowiedź? A to jest sakrament. Zewnętrzną formą jest, tak, chodzi o wyznanie grzechów, które jest rezultatem, owocem tego, że gdzieś wewnątrz w sercu dokonała się przemiana, pokuta. Dokonuje się w konkretnie, tak? I sakrament pokuty, tak, formą tego sakramentu jest spowiedź uszna. No właśnie, pokutę odmówisz. Ale na tym się nie kończy sam sakrament pokuty, bo tam jest kilka etapów, które... Znaczy, na tym się właściwie te etapy trzeba spełnić wcześniej. Odnośnie sakramentu. Dzisiaj zdążymy jeszcze chyba sakrament pokuty omówić. Jedyne co, jeśli mówisz, że na tym się nie kończy, no potem już po uzyskaniu tego przebaczenia pozostaje zadośćuczynienie, które też jest jednym z elementów. Znaczy są pewne etapy, które poprzedzają jakby tą samą... Poprzedzają, ale mówisz, że na tym się nie kończy, więc myślisz o tych, które są potem. W sensie, że nie, w tym się nie zamyka, prawda? W tym się nie zamyka, a jeden jest nawet potem. Gdyby szukać, który jest potem, to zadośćuczynienie jest jednym z elementów tutaj właśnie pokuty. Potem mamy, tak, sakrament święcej, owszem, czyli ustanowienie ostatniej wieczerzy i potem nakaz, aby czynić to na jego pamiątkę. Dalej, kwestia namaszczenia chorych, która bazuje na tym na fragmencie, który doskonale znacie z listu Jakuba, 5 rozdział, 14-15 wiersz, o tych użyciu olejów, prawda, w przypadku choroby, a modlitwa płynąca z wiary uzdrowi chorego, także nie oleje, co zawsze podkreślam. One mają tutaj charakter zupełnie dodatkowy. No i na końcu sakrament małżeństwa, symbol jedności Chrystusa z Kościołem, widoczny tu, prawda, w postaci związku małżeńskiego zawartego przez tych dwoje, wzajemnego ślubowania tych dwojga ludzi. Kościół wyraźnie podkreśla, że sakramenty te pochodzą od Jezusa. Były spory w średniowieczu, w XI-XII wieku. Niektórzy teolodzy uczyli, że sakramenty są ustanowione przez Kościół. A
Otóż Kościół powiedział, że odwołał się do tego, odwołał się do nauczania apostolskiego i odwołał się do nauczania ojców Kościoła, więc w oparciu o to wszystko też potwierdził, iż no, niektóre sakramenty działy się za pośrednictwem apostołów, prawda, może tak, ale tak naprawdę za tym wszystkim był obecny Jezus i za tym wszystkim był obecny Duch Święty i oni są tymi bezpośrednimi jak gdyby sprawcami. Oni również sprawiają, że ta dodatkowa łaska, która płynie przez sakramenty, jest, staje się czymś realnym w życiu chrześcijanina. W ramach dyskusji nad ilością, liczbą sakramentów sporo czasu zajmowało umywanie nóg. I tutaj dyskutowano rzeczywiście, czy nie przyjąć tego, ale ostatecznie do liczby sakramentów umywanie nóg nie weszło. I mamy tak, jak w tej chwili jest. No, jest to pewien temat, bo Jezus wyraźnie mówi, aby czynić. Mówi to, co ja wam teraz uczyniłem, prawda? I jest tam powiedziane. Ja, kiedy u nas w zborze wypłynęła kwestia zupełnie poboczna, mianowicie kwestia nakrywania głowy. Odwołując się do zalecenia i zachęta ze strony apostoła Pawła, który z jednej strony pisze o zwyczaju, mówi, ale jest za tym właśnie, aby tak czynić. Ja składając kij w mrowisko powiedziałem, no dobrze, to już przy okazji nakrywania głowy, to i rozważmy kwestię umywania nóg, bo tutaj jest nawet mocniejsze uzasadnienie w Biblii, bo to nie jest tylko kwestia opinii apostoła Pawła i zwyczaju, ale tu jest sam Jezus, który mówi, aby to czynić. No dlaczego nóg nie umywamy? Taka ciekawostka, w Polsce są dwie dość spore denominacje, protestanckie i ewangeliczne, które praktykują umywanie nóg regularnie. Wspólnota zielonoświątkowa. No, to tak na marginesie. Co dalej? No, dalej może jeszcze kilka, bo mówię ogólnie o sakramentach na razie. Mianowicie zwróćmy uwagę na to, iż sakramenty mają jak gdyby swoją właśnie hierarchię wartości. Już Tomasz nauczał, Tomasz Akwinu, że sakramenty indywidualne mają pierwszeństwo przed sakramentami społecznymi. I w sumie, żeby już skracając, doszło do takiego podziału. A więc najpierw sakramenty indywidualne udzielające nadprzyrodzonego życia przez siebie, same z siebie. Sakrament to jest chrzest, to jest bierzmowanie, to jest Eucharystia. Chrzest odradza duchowo w nadprzyrodzony sposób, bierzmowanie wzmacnia duchowo, a Eucharystia jednoczy z Chrystusem, z Bogiem. A następnie sakramenty indywidualne udzielające nadprzyrodzonego życia ze względów jakichś już ubocznych. To jest pokuta, która oczyszcza duszę ze wszystkich grzechów tych, no, które on popełnił. Dalej, ostatnie namaszczenie, które przywraca pełne duchowe zdrowie, uwalnia z resztek grzechów, tak czytam tu w tej dogmatyce. I na końcu sakramenty społeczne, czyli święcenia, sakrament święceń i małżeństwo. Twierdzenie. Chrystus jako człowiek bezpośrednio ustanowił wszystkie sakramenty nowego prawa. Posiada ono uzasadnienie, jaka jest ranga tego dogmatu, popatrzmy. Na podstawie orzeczenia Soboru Trydenckiego wydaje się, że twierdzenie o bezpośrednim ustanowieniu sakramentów przez Chrystusa jest dogmatem wiary uroczyście określonym. Ciekawe, ksiądz Granat, autor tego podręcznika, pisze, wydaje się. Bardzo nie pamiętam, żeby w innym miejscu jeszcze to czynił. Albo jest uroczyście określonym dogmatem, albo jest przyjętym dogmatem, nie wiem, z powszechnego przekonania wiary, albo w jakiś inny sposób. No w każdym razie wydaje się, czyli raczej skłonny jest, aby uważać, twierdzić, że jest to dogmat wiary uroczyście określony, czyli posiadający taką jakby najwyższą rangę wśród dogmatów. Potwierdza tę opinię katechizm, ten właśnie ostatni, nowy, ten niebieski katechizm Kościoła katolickiego. Punkt 1114, sakramenty Chrystusa. W tym punkcie czytamy, opierając się na nauczaniu Pisma Świętego, na tradycjach apostolskich i na zgodnym zdaniu ojców, wyznajemy, że wszystkie sakramenty Nowego Przymierza zostały ustanowione przez Jezusa Chrystusa.
To jest cała treść punktu 1114. Kto może udzielać sakramentu? Do ważnego szafarstwa sakramentów konieczne jest udzielenie władzy przez hierarchię Kościoła. Konieczne jest udzielenie władzy przez hierarchię Kościoła. Dogmat wiary przyjęty z ogólnego nauczania. Do ważności sakramentów konieczna jest wewnętrzna intencja u szafarza, który chce wykonać to, co czyni Kościół. Proszę? O ile wiem, jest tu wyjątek w przypadku sakramentu chrztu, którego w sytuacji zagrożenia życia jest dopuszczone, żeby go wykonała osoba nie będąca normalnie księdzem czy kimkolwiek. Tam na przykład praktykują to na przykład położne. Mówimy o sakramencie chrztu. Kiedy dziecko jest umierające, to po prostu chrzczą je zwykłą wodą, nie? Tak, ładnie to powiedziałeś, tak właśnie katolik tak by to właśnie powiedział. Zwykłą wodą jest chrzczony, nieświęconą. Ale o ile dobrze pamiętam, Zbyszek, Dun Scott zadał pytanie, jeżeli to jest 50% woda i 50% piwa, czy jest naprawdę biblijnym chrzestem? Dun Scott, nawet się domyślam, gdzie to drugie 50% piwa się podziało wcześniej, jeżeli takie pytania zadawał. Chrzcielnice bywały niemałe. Człowiek jest w stanie zadać takie pytanie na Szwecję. Tutaj dotykamy pewnej kwestii. Znowu to jest dygresja i ja tracę czas, którego mi brakuje. Ale znaczy tracę w cudzysłowie, bo no, myślę, że to chcemy poczuć tę atmosferę, nie tylko się dowiedzieć pewnych rzeczy, ale no poczuć to, dotknąć tego życia, w którym ogromna część naszego narodu funkcjonuje, prawda? Czy uczy się funkcjonować, czy jakoś sobie musi radzić. Otóż tutaj dotykamy kwestii właśnie teologii, teologów, którzy starają się wszystko, co tylko umysł może nam przynieść na myśl, uporządkować. Nie? Mówi się tam, dzielą włos na czworo. To fajnie można powiedzieć, ale co to konkretnie znaczy? Starają się to wszystko uporządkować. I teraz w kontekście chrztu, no pytano właśnie o formę, pytano o materię. Co stanowi oczywiście? Co jest materią chrztu? Materią chrztu jest woda. Odpowiedź teologa. No dobrze, ale jeżeli teraz woda, i tu już się pojawia, jeżeli jest jakaś ciecz, która nie jest stricte wodą, prawda? Ale zabiera w sobie wodę. No, woda jest istotą tej cieczy, prawda? Czy chrzest w takim przypadku taką cieczą? No, ten temat wypłynął na wykładach, kiedy ja uczęszczałem i się nikt tam nie śmiał, a już nikt nie mówił o piwie wtedy, bo to było towarzystwo właśnie przed południem były wykłady. Towarzystwo pytało o zupę. Czy można ochrzcić zupą? To był konkretny ból w tym momencie. Brzmi śmiesznie, także ja rozumiem śmiech, on jest na miejscu. Ja rozumiem, że nikogo tu nie wyśmiewamy. Po prostu śmieszna sytuacja, więc się śmiejemy. Ale pytanie takie... Odpowiedź była, że tak. Bo jest to, co stanowi materię chrztu, jest wewnątrz, jest zawarta również woda. No, także również i odpowiedź dla Dunsa Scotta, gdyby tam, prawda, pół na pół, prawda? Taki chrzest, tak, jeżeli jest materia, skoro materią chrztu jest woda, z tym się zgadzamy, w tej cieczy takiej innej, czy się owakiej jest woda zawarta, w związku z czym owszem, tak, można jej użyć. Jak to oczywiście w sytuacji ekstremalnej, kiedy nic innego pod ręką nie znajdujemy, wszystko ma formę gdzieś materii stałej, tak? I nie jest cieczą. Chciałbym wrócić do tego jednego sformułowania. Aby zwrócić naszą uwagę, czego w niej nie ma. Mianowicie do ważności sakramentów konieczna jest wewnętrzna intencja u szafarza, który chce wykonać to, co czyni Kościół. Co jest ważne? Wewnętrzna intencja, aby wykonać to, co czyni Kościół. Wewnętrzna intencja, żeby wykonać. Czyli
zgodność jego... Czysto techniczne, mechaniczne podejście do, no, do tego całego wydarzenia. Czyli nie jest potrzebny jakiś szczególny duchowy stan jego. O tym właśnie tutaj nie ma mowy. Może żyć w grzechu. Chciałem zwrócić uwagę na to, co jest powiedziane i to, czego się tu nie mówi, bo już nieraz to podkreślałem. Nauczanie jest bardzo logiczne i konsekwentne. Bynajmniej jest, za przeproszeniem, głupie, to kto tak mówi, to daje świadectwo bardziej sobie niż ten. Jest logiczne i konsekwentne. Można dyskutować o niebiblijności tego nauczania, natomiast każde zdanie, a już szczególnie w takich kwestiach dogmatycznych, jest po wielokroć przemyślane i ma znaczenie to, co jest, co zostało powiedziane, albo to, czego tam nie ma. To też ma znaczenie. No, a tu akurat właśnie znaczenie ma to, czego tam nie ma, mianowicie szafarz może nie wierzyć w to nawet, że to działa. Pomijając już to, że jak tu ktoś powiedział, że może sam moralnie być w tym momencie w jakimś grzechu. To nie ma znaczenia. Liczy się, aby wszystko wykonał poprawnie tak, jak to zostało wcześniej ustalone, prawda? Jest odpowiednia procedura. I on ma intencję, aby zgodnie z tym, co Kościół tutaj mówi i jak mówi, żeby to robić, aby to wykonać. I jeżeli to poprawnie wykona, dana rzecz jest ważna. Jedno słóweczko. W tym sensie, żebyście zrozumieli, katolicyzm nie różni się niczym od tak zwanej magii ceremonialnej, która też polega na tym, że wykonanie pewnych ceremonii ma zaskutkować pewną duchową odpowiedzią. No, zmierzamy do pojęcia ex opere operato, czyli działania sakramentów z tytułu wykonania poprawnie pewnej czynności, ale to za chwilę dojdziemy. To twierdzenie, prawda, o ważności sakramentów pod warunkiem wewnętrznej intencji u szafarza, który chce wykonać to, co czyni Kościół, jest dogmatem wiary uroczyście orzeczonym przez Sobór Trydencki. Kolejne twierdzenie. Ważność sakramentów nie zależy od wiary szafarza. I to kolejna rzecz zdogmatyzowana na tym soborze. Tak. Co to znaczy? Tak? Może jeszcze raz? Przytoczę. Ważność sakramentów nie zależy od wiary szafarza. W sensie praktycznym. Co to może znaczyć? Powiem tak brutalnie i szczerze. Chrzest udzielony przez heretyka jest ważny. Przez ateistę. Ateistę jest ważny. Nie zależy od wiary szafarza. Patrzmy od razu głębiej na konsekwencje. Na przykład, nie? Bardzo poważna wizja. Tak. Zobaczmy, że te ustanowienia, one chronią osobę, która partycypuje, uczestniczy, czy przystępuje, tak używając określenia katolickiego, prawda? Ksiądz może być w grzechu, ale cóż winowaty ten, który do sakramentu przyjmuje? No, czy co innego? Sakrament jest ważny. Słucham. Ale krzyż wykonywany poza Kościołem katolickim nie jest ważny, tak? Jest. Aha, to jest pytanie, przepraszam. To chrzest wykonywany poza Kościołem katolickim, jeśli spełnia określone warunki, między innymi jest w imię trzech osób, Ojca, Syna i Ducha Świętego. Aha. I tak dalej, jest ważny. Więc nasz chrzest byłby uznany. Tak. Nasz chrzest jest. Byłby uznany. Nasz chrzest jest uznany. Gdybyś ty, nie wiem, zdecydował się wstąpić do kościoła rzymskokatolickiego, twój chrzest będzie ważny, nie będziesz go musiał powtarzać. Ale Krzysiek, gdyby został ksiądzem... No nie zwalaj na Krzyśka już teraz, mówię o tobie. To jest bardziej skomplikowane. Ale Krzysiek, aha, u Krzyśka, no ja tu, nie wiem, jak on był. Musi być trójca. No, w każdym razie, pierwszorzędnym, ważność sakramentu nie zależy samo przez się od świętości drugorzędnego szafarza. Drugorzędnym szafarzem jest właśnie ten udzielający sakramentu. Nie? Szafarz, specjalnie tu użyte słowo szafarz, bo to nie zawsze musi być kapłan, tak? Już wcześniej przeczytaliśmy. Ktoś by powiedział, że chrztu może udziela pielęgniarka w sytuacji, kiedy niemowlę zagrożone jest śmiercią.
Otóż tak, są dwa przypadki, gdzie tak naprawdę szafarz czy ksiądz, najczęściej ksiądz w normalnej sytuacji, jest tylko osobą, no, może być tylko osobą stojącą z zewnątrz. Bo chrztu może udzielić każdy i można przyjść do proboszcza i powiedzieć, ta osoba została ochrzczona i została ochrzczona w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego i została ochrzczona w wodzie i wtedy trzeba przedstawić świadków, że tak było. Kościół ma jakieś tam uzupełniające obrzędy tam dopełniające i tak dalej. Niemniej chrzest już powtarzany nie będzie. I podobnie małżeństwo, które wszyscy o tym wiedzą i również i w Kościele katolickim wiadomo jest, że jest to ślubowanie dwóch osób, które sobie wzajem ślubują i to ich czyni mężem i żoną, a ksiądz jest tam tylko świadkiem i wszyscy inni zgromadzeni również. Nie ksiądz udziela im. No. Ale tak się powszechnie mówi. No ja wiem, że tak się powszechnie mówi, ale tu jest dość akurat wysokie zrozumienie, na czym rzecz polega. Jeszcze mam takie pytanie, czy w ramach tej doktryny ex opere operatiam mieści operator, się... Tak. Dojdziemy do tego. Mieści się, że tak powiem, sytuacja, w której osoba przyjmująca sakrament nie ma tej wiary, bo o ile powiedzmy jest sakrament, który go udziela, on nie ma tej wiary, okej. Okay. No to zadałeś pytanie, do którego, na którą odpowiedź zaraz usłyszysz, bo do tego zmierzam. Otóż tak, Kościół katolicki uczy, że stan duchowy osoby przystępującej do sakramentów jest ważny. Nie tyle chodzi o ważność, ile chodzi o ilość, o korzyść, jaką ta osoba z przyjęcia sakramentu wyniesie, w cudzysłowie duchową korzyść. Bo przez sakrament otrzymuje się dodatkowe łaski, prawda, które nas umacniają, czy to na nowej drodze życia, prawda, w sensie dojrzałości, czy zawarcia związku małżeńskiego, czy jeszcze jakiejkolwiek innej. I teraz w zależności od mojego stanu duchowego, czy osoby przystępującej do sakramentu, od tego stanu zależy, czy tej łaski ona przyjmie więcej, czy też mniej. Jeżeli jest przygotowana, gotowa, bardzo pragnie, była u spowiedzi, u komunii, co tam jeszcze... Prawda, jest inna sytuacja niż kogoś, kto to może lekceważył, prawda, czy podszedł nieprzygotowany i wtedy tej może skorzystać bardziej w sensie duchowym i tej łaski będzie więcej, Bożej łaski, a no, może też tak być, że będzie jej mniej. To zależy od stanu duchowego tej właśnie osoby przystępującej. Sakramenty Nowego Testamentu udzielają łaski, którą oznaczają. Nie ma mowy o tym tutaj, w jaki sposób udzielają tej łaski. Przepraszam, jeszcze odnośnie tego, jeżeli stan osoby, która przystępuje, jest ważny, tak. Czy jest sytuacja anulowania albo uznania za nieważny, no bo ja słyszałem o sytuacjach, gdzie małżeństwo się unieważnia na podstawie wskazania, nie wiem, że ktoś jest chory psychicznie, dajmy na to. A z drugiej strony, no podobnie nieświadomy jest temat chrztu niemowląt, prawda? Ale rozumiem, że tam już jakby rodzice występują w roli decydenta, tak? Czy... Tak, no dlatego rodzice chrzestni. Oni odpowiadają w imieniu chrzczonego dziecka. Tam są pytania, są zadawane pytania o wiarę. I oni odpowiadają w imieniu dziecka, mówią, tak, wierzę. Czego oczekujesz od Kościoła? No, wiary. Bo chodzi mi o to, czy jest jakieś sytuacje, gdzie można anulować coś, Przykład, którego tutaj użyłeś w kontekście małżeństwa, o tyle jest może trafny, że rzeczywiście Kościół katolicki dopuszcza możliwość unieważnienia małżeństwa. To te kwestie reguluje prawo kanoniczne. Jeśli ja dobrze pamiętam z wykładów prawa kanonicznego, to zdaje się chyba 13 takich przypadków musiałem zakuwać na pamięć przed egzaminem. Choroba psychiczna może być takim elementem może być na przykład zwiedzenie, oszukanie drugiej osoby, współmałżonka co do jakiejś cechy ważnej dla małżeństwa, zatajenie tej cechy. Nie? Znałem jedną rodzinę, gdzie kobieta była bezpłodna, ale ukryła to, gdzie wyszła za mąż, za chłopaka i no i potem była kwestia, czy dla niego jest to problem, czy to nie jest problem. Stwierdził, tak, to jest problem. I zgłoszono do sądu biskupiego, który to małżeństwo unieważnił, ponieważ zatajona została ta cecha. On został wprowadzony w błąd już na punkcie wejścia. Kościół katolicki nie uznaje rozwodów. Wiemy o tym. Nie ma rozwodów. Może być separacja. Natomiast uznaje unieważnienie. Dopuszcza unieważnienie małżeństwa. Ale to miało być przy sakramencie małżeństwa. No szybciej będzie potem, bo już nie będziemy się na tym zatrzymywać.
Tylko będę musiał też o tym przypomnieć. No właśnie, teraz dopiero dochodzę do tego miejsca, bo tutaj mam systematyczny wykład, jak to w podręczniku do dogmatyki. Łaska udzielana przez sakramenty jest większa lub mniejsza, zależnie od dyspozycji i współpracy każdego przyjmującego. I kolejna rzecz, bo już nie tego nie rozwijam, mówiliśmy o tym. W trzech sakramentach, chrzest, bierzmowanie i sakrament święceń, jest wyciskany na duszy charakter. To jest jakiś duchowy i niezmazalny znak. Z tego względu nie mogą być one powtarzane. Trzy sakramenty, które wyciskają duchowe jakby znamię na duszy człowieka. Ono już jest potem na wieki wieków i jeszcze wieczną wieczność. Amen. Chrzest, bierzmowanie i święcenia, sakrament święceń. Dlatego chrztu się nie powtarza. To znaczy akurat można, jeżeli, tylko że to nie ma znaczenia. No, nie jeden może się wzbroni i powie, że nie będzie powtarzał chrztu, a inny ksiądz, pamiętam jeden z chłopaków, który chciał być członkiem społeczności wspólnoty naszej w Częstochowie, tak się nakręcił na to, że on się musi wypisać tam, gdzie był zapisany i chodził do księdza proboszcza, rozmawiając, żeby go tam z listy skreślił, a to nie jest takie łatwe wcale, ani proste. A ksiądz go oczywiście wypytywał o powody tej decyzji i tak dalej, z nim rozmawiał. No i tam wychodziła kwestia między nimi chrztu, prawda, że to chrzest w wieku świadomym, że najpierw uwierzył, potem został chrzczony i ten chrzest to ma dla niego takie znaczenie. I ten proboszcz, widać bardzo jakiś taki życiowy człowiek, machnął ręką, mówi: proszę pana, jak panu zależy na tym chrzcie, to ja mogę pana ochrzcić. No i podobało mi się to, bo ten ksiądz dobrze wiedział, że to nie ma znaczenia. Ksiądz go ochrzci dwa razy jeszcze, czy pięć. Ten pierwszy się liczy, koniec, kropka. Jeżeli on akurat z tego robi taki problem, że teraz dopiero chce być ochrzczony jako dorosły, w porządku, mogę ci to zorganizować. Dobre takie podejście, bym powiedział, biblijne, trochę takiej mądrości żydowskiej, życiowej, pozytywnej właśnie. No. Ja też staram się jakoś tak utrzymywać w tym trendzie. No. I jak to mówi brzytwa od Chama, tak? Nie mnożyć bytów bez potrzeby, tak? I pewne rzeczy, no właśnie. Katechizm katolicki tak mówi na ten temat, tego piętna duchowego. Trzy sakramenty, chrzest, bierzmowanie i sakrament święceń kapłańskich, oprócz tego, że udzielają łaski, wyciskają charakter sakramentalny, czyli pieczęć, przez który chrześcijanin uczestniczy w kapłaństwie Chrystusa i należy do Kościoła odpowiednio do swego stanu i pełnionych funkcji. To upodobnienie do Chrystusa i Kościoła urzeczywistniane przez Ducha Świętego jest nieusuwalne. Pozostaje ono w chrześcijaninie na zawsze jako pozytywna dyspozycja do przyjęcia łaski, jako obietnica i zapewnienie opieki Bożej oraz powołanie do kultu Bożego i służby Kościołowi. Sakramenty te nie mogą więc być nigdy powtórzone. Gdyby teraz chcieć próbować to biblijnie uzasadnić, każde z tych twierdzeń. Więc o ile dobrze rozumiem, raz... Bo to ładnie brzmi, nie? Tak płynie... Mów. Raz ksiądz, zawsze ksiądz, tak? Mhm. Raz ksiądz, zawsze ksiądz. Może nie pełnić funkcji, może być mu zabronione pełnienie funkcji, ale... Ale na przykład ten redaktor, nie wiem, Fakte i Mite, on jest bił ksiądz. Kto? Redaktor jakiś? Fakte i Mite. Fakte i Mite, tak, był księdzem. I dalej jest oficjalnie? Jeżeli został wyświęcony na księdza, ten charakter on posiada. Tylko Kościół mu zabronił, prawda? Kościół go, nie wiem, co tam z nim zrobił. Nie znam tej historii. Ale ksiądz jest ekskomunikowany? No to jest ekskomunikowanym księdzem. Aha. Ale jeżeli jest w łonie Kościoła? Jeżeli zostaje ekskomunikowany, znajduje się poza Kościołem, ale ma to niezatarte piętno, ono nie znika. Ale chrzest na przykład jest włączeniem do łona Kościoła. Chrzest między innymi jest włączeniem do łona Kościoła. U nas też. Czyli to piętno zostaje. Tak, no. Jest wyłączone, to piętno zostało włączenia. Chrzest to jest nie tylko włączenie do Kościoła, bo tutaj my też mówimy o pieczęci z Ducha Świętego, prawda? Bo jest to określenie biblijne. Pieczęć Ducha Świętego na tym, który się nawraca. To
Tak? Zostaliście zapieczętowani Duchem Świętym, pisze Paweł. Ciekawe jest to, że ta definicja tych jak one, co one, czym one skutkują, te trzy sakramenty. Czym one skutkują? Czym one skutkują wewnętrznie, tymi tak, i zmianą charakteru itd. Właściwie właśnie trudno połączyć służba dla kościoła i tak dalej, z tymi przypadkami, kiedy dotyczy to również osób jakby ekskomunikowanych. No. Bo one nadal są do kościoła, nadal są do tego wszystkiego z pełnymi darami, ale są poza i są połączone. Jest to dogmat wiary uroczyście określony na Soborze Trydenckim. W 2 do Koryntian 1:21-22 czytamy: On też wycisnął na nas pieczęć i dał zadatek ducha w serca nasze. A tak na marginesie ciekawe, że to pisze apostoł Paweł. I pisze w liczbie mnogiej nas. Czyli siebie jak gdyby też włącza do tej grupy, o której pisze, prawda? On też wycisnął na nas pieczęć i dał zadatek ducha w serca nasze. No ten apostoł Paweł taki, że tak powiem, Duchem Świętym, nie wiem, namaszczony, otrzymał zadatek? On też wycisnął na nas pieczęć i dał zadatek ducha w serca nasze. Zadatek? Pawła? Zadatek? No ale to zostawiam tutaj teologom innym. No. A nie zasmucajcie Ducha Świętego Bożego, którym naznaczeni jesteście na dzień odkupienia. I różne inne teksty, które podobnie mówią, które są tutaj używane na wskazanie zasadności nauczania o tym duchowym, o duchowej pieczęci wyciśniętej, prawda, na duszy przystępującego do jednego z tych trzech sakramentów. Wszyscy ludzie, którzy nie stawiają przeszkód, otrzymują łaskę przez sakramentalny ryt prawidłowo wykonany. W nawiasie ex opere operato. No i tutaj doszliśmy do tego właśnie sformułowania. Czyli mocą samej czynności. Wykonanej czynności. W katechizmie Kościoła katolickiego czytamy, to jest 1128 punkt. Taki jest sens stwierdzenia Kościoła, że sakramenty działają ex opere operato, w nawiasie dosłownie przez sam fakt spełnienia czynności, koniec cytatu, czyli mocą zbawczego dzieła Chrystusa dokonanego raz na zawsze. Wynika, no, chodzi o to, że łaski wysłużone poprzez Jezusa Chrystusa, mocą Jego dzieła zbawczego, śmierci, najpierw narodzenia, śmierci na krzyżu, zmartwychwstania, wniebowstąpienia, one są dostępne, te łaski teraz właśnie poprzez sakrament, a sakrament jest ważny i przez sakrament wpływają na nas te łaski wtedy, jeśli zostanie poprawnie wykonany, tak jak należy. Niezależnie od wszystkiego, jeśli chodzi o osobę, która udziela sakramentu, a zależnie od tego, w jakim duchowym stanie znajduje się osoba, która przyjmuje ten sakrament, bo wtedy otrzymuje więcej lub mniej. Taka jest logika tutaj. Czyli mocą zbawczego dzieła Chrystusa dokonanego raz na zawsze. Wynika stąd, że sakrament urzeczywistnia się nie przez sprawiedliwość człowieka, który go udziela lub przyjmuje, lecz przez moc Bożą. W chwili, gdy sakrament jest celebrowany zgodnie z intencją Kościoła, moc Chrystusa i Jego Ducha działa w Nim i przez Niego, niezależnie od osobistej świętości szafarza. Skutki sakramentów zależą jednak także od dyspozycji tego, który je przyjmuje. No więc tutaj zebrane jest to wszystko razem w tym jednym punkcie 1128. 1129 może jeszcze przytoczę fragment. Kościół naucza, że dla wierzących sakramenty Nowego Przymierza są konieczne do zbawienia. Łaska sakramentalna jest łaską Ducha Świętego udzieloną przez Chrystusa, a i właściwą każdemu sakramentowi. Sakramenty stoją w miejsce Chrystusa. W miejsce pytanie, Chrystusa. Pytanie, jak tam jest rozumiane do zbawienia? Przez zbawienie co jest rozumiane? Zbawienie wieszy. My to tak uważamy, dlatego nam to zgrzyta. Czy tam jest tak samo rozumiane? Tak, zbawienie generalnie jest rozumiane tak samo. Jest sposób osiągania jest troszkę inny, bo w Kościele mamy tą współpracę z łaską Bożą, co u nas wywołuje jakieś tremendum, prawda, bo od razu jest podejrzenie, że przecież sama wiara. Ale my też z drugiej strony uczymy, że nie tylko sama wiara, bo muszą być owoce tej wiary i kiedy czytamy opisy sądu w Nowym Testamencie, to widzimy, jak bardzo Bóg zwraca uwagę na uczynki w takich momentach.
które wierzymy, to są dowodem i owocem wiary. No i nie jest tak często właśnie, jak katolicy patrzą na protestantów, że może żyć jakbyś chciał, bylebyś miał wiarę, a będziesz mówiony. To jest nie tak uczy albo wierzy protestant. Czy też odwrotnie, prawda, że musi spełniać uczynki, prawda, bo dzięki tym zasługom no, to życie. No więc Kościół mówi, no nie do końca, prawda. Tym kluczem do naszego zbawienia jest ofiara Jezusa Chrystusa. Ale to nie znaczy, że mamy być bezczynni. Mamy coś tam z tej woli jeszcze zostało, prawda? Ona nie została zupełnie zniszczona, a więc możemy podejmować jakieś działanie w oparciu o te resztki dobrej woli i z Bożą łaską, dostępną nam przez sakramenty, współpracować. No, prawda? Dobrze. Wszyscy, no właśnie, ex opere operato. Może jeszcze krótka informacja na ten temat hasełko w Encyklopedii Katolickiej. Ex opere operato, mocą dzieła dokonanego. Używany w teologii katolickiej na określenie skuteczności samych sakramentów. Terminy te stosowano najpierw na określenie ważności święceń, a następnie ważności i skuteczności sakramentów udzielanych przez szafarzy niegodnych. Uważano, że sakramenty udzielane nawet przez takich szafarzy zawsze sprawiają swój nadprzyrodzony skutek z racji ich prawidłowego i ważnego wykonania. Jak mówię, chroniono osobę, która przystępowała do sakramentu, a nie miała zielonego pojęcia, w jakim moralnym czy innym stanie znajduje się co do wiary osoba, która tego sakramentu udziela. A wolno jej, bo w sensie formalnym, prawda, wolno. Łaskę. Sobór Trydencki w nawiązaniu do poglądów reformacji zdefiniował doktrynę katolicką jako dogmat wiary, głosząc, że sakramenty Nowego Przymierza łaskę oznaczają i sprawiają mocą samego aktu, czyli na skutek ważnie udzielonego i przyjętego obrzędu sakramentalnego. Sama wiara w obietnice Boże nie wystarcza, aby otrzymać łaskę. Potem była jeszcze dyskusja w sakramentologii XIX wieku. Podkreślano już, że sakramenty nie działają mocą własną, lecz działa przez nie Chrystus. Tutaj była ta obawa, to sygnalizowaliście, prawda, że sakramenty zastępują Chrystusa. Nie? Były też obawy, że Kościół jak gdyby zastępuje Chrystusa. W XIX wieku podjęto tutaj dyskusję i troszeczkę zmodyfikowano nauczanie, nie ruszając oczywiście żadnego z dogmatów. Sakramenty nie działają mocą własną, lecz działa przez nie Chrystus. No. Bo każda łaska, także ta sakramentalna, udzielana jest ludziom dzięki temu, że została wysłużona przez Chrystusa. I... Pytanie, czy wszystkie sakramenty potrzebne są do zbawienia? Bo konieczne są do zbawienia, bo jakby... Czy tylko chrztu? Bo tam było... Nie tylko chrztu. Nie tylko chrztu. Do tego jeszcze dojdziemy. Do tego dojdziemy. Nie wszystkie sakramenty tak. Nie wszystkie są... zaraz do tego dojdę, tak jak również z tymi wcześniejszymi waszymi pytaniami. Przy omawianiu poszczególnych sakramentów będę chciał do tego nawiązać. Zauważyliście, że, bo tu akurat wypływa kwestia z konieczności chrztu do zbawienia, że również w kościołach ewangelicznych jest nauczanie, które mówi o konieczności chrztu do zbawienia. Tak uczy wspólnota kościołów Chrystusowych. Kościół Chrystusowy, Puławska. Zależy, który nurt, bo tam są chyba trzy nurty, jeżeli chodzi... Tak. No ja trafiam na... Nie wszystkie ten pogląd, że tak powiem, dzielą. Nie jestem w kościele, stąd nurtów nie odróżniam. Ja po prostu trafiam na podręczniki. I w każdym czytam, że jest uzasadnianie, że chrzest jest konieczny do zbawienia. W Stanach i Brytanii, jeżeli to jest kościół, nazywam się kościół Chrystusowy, tak, chrzest jest niezbędny do zbawienia. Mhm. Czy w Polsce by wygląda trochę inaczej? No. Zbyszek, pytanie. Ty powiedziałeś, u katolików i u prawosławnych też 7 sakramentów, tak? I w Nowym Testamencie ile? I powiedziałeś nam. Dwa, tak? Aha. Dlaczego tylko... Dlatego w Nowym Testamencie są tylko 2, ponieważ rozumiemy, że czy traktujemy je, nazywając
ustanowieniami, czy jakoś, czy znakami, nie wiem, jak w waszych kościołach, czy macie jakieś określenia na te dwa, czy w ogóle ich ogólnie nie określacie, tylko mówicie po prostu chrzest i pamiątka wieczerzy bez jakiejś wspólnej nazwy. No, nacisk jest położony na to, że tylko w tych przypadkach znajdujemy wyraźne polecenie Chrystusa, aby je kontynuować, aby je powtarzać. Musi być od Pana Jezusa. Od Pana Jezusa z tym właśnie, aby był kontynuowany. Ale sam wspomniałeś jeszcze o umywaniu nóg. I w tym kontekście znowu wraca kwestia umywania nóg. Czyli mamy trzeci. No my nie mamy, bo nie praktykujemy tego. No tak, ale gdyby to te kryteria. A co do konsekwencji, czy nie konsekwencji, to jest temat do dyskusji. Ale chyba nie ma żadnego przykładu w Nowym Testamencie, gdzie taki zwyczaj jest związany z lokami zbory. Obdowa jest ta, która umywała nogi. Była taka. Nie, jest to przykład, że może być uznana za wdowę ta, która tak czyniła. A gdyby ma to Kochani, jeszcze jedno pojęcie muszę tutaj wrzucić, zanim przejdziemy do konkretnych sakramentów. To są sakramentalia. Jest coś takiego, co nie jest sakramentem, a jednak tak na bieżąco, że tak powiem, może, że tak powiem, pomóc nam w otrzymywaniu Bożej łaski, albo bardziej otwierać nas na jej działanie. Może być takim doraźnym wsparciem w ciągu dnia. Te elementy, które taką właśnie pomocą nam służą w sensie duchowym, to są sakramentalia. Sakramentaliami są według określenia kodeksu prawa kanonicznego rzeczy albo czynności, którymi zwykł posługiwać się Kościół, naśladując sakramenty, by osiągnąć przez swoją prośbę duchowe, szczególnie skutki. Tak brzmi ten kanon. Kanon dosłownie brzmi 1166 kanon. Sakramentalia są świętymi znakami, przez które na podobieństwo sakramentów są oznaczone i otrzymywane ze stawiennictwa Kościoła skutki, zwłaszcza duchowe. Co zalicza się do sakramentariów? Na przykład wszystkie modlitwy, które tam Kościół zachęca, żeby je powtarzać. Ojcze nasz, prawda, Zdrowaś Mario, Różaniec. Dalej, korzystanie religijne z... Wiecie o wodzie święconej. W wielu kościołach jeszcze są te, kiedy się wchodzi do kościoła, obok jest tam, nie wiem, co się nazywa, w tej chwili już zapomniałem. Kropielnica? No. Gdzie można rękę zanurzyć, tylko sprawdzić, czy tam na pewno była woda. Nie żartuję, bo kiedyś ktoś coś tam pożartował i mieszał to z atramentem. Ale to raz się zdarzyło na całe życie. Nie słyszałem, żeby gdzieś się to powtórzyło. Więc jest ta woda. Krzyż, prawda, uczyniony na ciele jest takim właśnie rodzajem jak gdyby też wsparcia duchowego. Jakieś jałmużny tu w tym pobożnym kontekście udzielane. Tak samo wszystkie przedmioty poświęcane, na przykład, nie wiem, w czasie Wielkanocy przynosi się pokarmy, prawda? A relikwie świętych też? Relikwie świętych jak najbardziej, tak, to jest mocne, to są drogie rzeczy, to mało kto ma, ale sam fakt dotykania właśnie, czy całowania drzazgi tam z Krzyża Świętego w czasie okresu Wielkiego Postu, są takie kościoły, gdzie można to uczynić. Także jest to jak gdyby udzielenie częściowo jakiejś łaski, prawda, uczynkowej, takiej konkretnej, potrzebnej do codziennego życia, czy też przygotowanie, większe otwarcie na przyjęcie tej Bożej łaski, tej uświęcającej, pochodzącej tutaj od Boga przez sakramenty. No, ochrona przed jakimiś niebezpieczeństwami również się za tym kryje, ochrona przed pokusami, no. Popiół na przykład, pamiętacie, nie? Kiedy w niedzielę, w środę popielcową wszyscy przychodzą, prawda, jak ksiądz mówi, wziąłeś się z prochu i w proch się obrócisz. Więc popiół, który się bierze z palm, z niedzieli palmowej, które to palmy zostały spalone, no i ten popiół właśnie z nich tutaj jest używany. A więc no, to tyle, jeśli chodzi o sakramentalia. No, podsumowując tą kwestię sakramentów, no, Kościół katolicki ogólnie naucza, że sakramenty są konieczne do osiągnięcia zbawienia, do otrzymania Bożego usprawiedliwienia. Kiedy człowiek traci łaskę przez popełnienie grzechu ciężkiego,
tak, poszedłby do piekła, gdyby nie to, że skorzysta z sakramentu pokuty. Może skorzystać, a więc ten sakrament znowu nie tyle może jest konieczny do zbawienia, ale umożliwia mu, żeby mógł być zbawiony, jeśli popełnił grzech ciężki. Przywraca mu tą łaskę Bożą. Sakrament bierzmowania, namaszczenia chorych, Eucharystia to źródła łaski potrzebnej do unikania grzechu, do czynienia dobra. No. Na czym polega problem, czy wręcz tragedia? Że ludzie, którzy tak się koncentrują i nakręcają, aby pilnować, przystępować do sakramentów zgodnie z nauczaniem Kościoła, dopilnować, aby dzieci przystępowały i tak dalej, to są ciągle ludzie niezbawieni. Mimo tego wszystkiego. Może przystąpić do wszystkich sakramentów, no przynajmniej 6, no bo nie może równocześnie być i małżeńskim, i wyświęconym. Ale najpierw sakrament małżeństwa i po śmierci małżonka. Po śmierci może, tak. A nawet chyba za zgodą, w wyjątkowych sytuacjach, gdyby tam gdzieś poszedł do zakonu. A jednak ciągle pozostaje człowiekiem niezbawionym. I to nie tylko, że akurat ewangeliczni chrześcijanie czy inni, którzy powołują się na Biblię, tak twierdzą. Ale również i w Kościele, bo w Kościele katolik gwarancji zbawienia nigdy nie ma. Od początku do końca. On umiera w strachu, czy ja będę zbawiony. Nie. Jak brzmi dobra nowina w tym Kościele? Proces zbawiania się rozpoczyna się od chrztu. Potem rozwija się poprzez to częste przystępowanie do sakramentów, korzystanie z tych sakramentaliów, prawda, współdziałanie z Bożą łaską i proces kończy się śmiercią i tymi zdarzeniami, które potem w życiu przyszłym nastąpią. To znaczy stanę przed sądem i dopiero się okaże. No. I to jest no, bolesne. To jakoś jest sprecyzowane, czy to jakby no, z nauczania katechizmu wynika? Że Kościół rzymskokatolicki, pomimo wykonania wszystkich czynności, które oczekuje od swoich członków, nie daje gwarancji zbawienia. Kościół katolicki nie daje gwarancji zbawienia z tego względu, że człowiek, choćby nie wiem, jak chciał żyć i choćby nie wiem, jak do tych sakramentów przystępował, zawsze grzeszy. Istnieje jeszcze grzech lekki. Jeżeli umierasz w jakimkolwiek grzechu, zakładam, że nie ciężkim, bo pójdziesz do piekła śmiertelnym, ale nawet w lekkim, no to pójdziesz do czyśćca. Jest sytuacja jedna. Oddając swoje życie, broniąc wiary, czy wyznając wiarę w Jezusa Chrystusa. Śmierć męczeńska, tak. W jakimkolwiek stanie byś nie był, nawet nieochrzczony. Krew przelana tutaj, w tym momencie. Ona jest, i tu mamy chrzest w krwi, i tu mamy odpuszczenie wszystkich grzechów, jakie by nie były, i tu mamy bezpośrednią ścieżkę do nieba. Otwartą. Rzeczywiście to, co powiedziałeś. Jaka jest treść dobrej nowiny w Kościele katolickim? Bo zaczyna wybrzmiewać coś takiego, że właściwie to hasło jest puste. Tak. Jak brzmi dobra nowina w Kościele rzymskokatolickim? Kiedyś ksiądz Alfred Cholewiński w jednym z artykułów na temat głoszenia Ewangelii w świecie współczesnym właśnie tak to opisał. Nie wiem, czy lepiej może przywieźć ten artykuł, wam go przeczytam, przynajmniej ten fragment, bo i na inne się przy okazji powołam. Albo mogę go przytoczyć też z pamięci, bo dokładnie pamiętam. On to przedstawia jako taki no, mocno niekompletny sposób głoszenia do dobrej nowiny, ale jak sam pisze, najczęściej i powszechnie stosowany. I dobra nowina mówi, zdaniem księdza profesora Cholewińskiego, głoszona najczęściej powszechnie w kościołach wygląda w ten sposób. Otóż człowiek znalazł się w raju, gdzie wszystko było cudnie i wspaniale. Ja już parafrazuję oczywiście, on takich słów nie używa, przepraszam. Ja oddaję sens tej historii. Dopóki człowiek się nie spisał, prawda? Dopóki nie zgrzeszył. W tym momencie Pan Bóg się na niego obraził, wykopał go z raju, postawił tam cherubina z takim super uzbrojeniem, mieczem, aby już, broń Boże, nie znalazł ten sposobu, aby wrócił. Bo tam ciągle jeszcze pozostawało drzewo życia, prawda?
No i człowiek zaczął żyć ze skutkami tego grzechu i całe życie się męczył i przez wiele wieków się męczył. Aż w końcu Pan Bóg się w pewnym momencie ulitował, cały czas ten zagniewany Bóg, i posłał swojego Syna. I Jezus przyszedł na świat, oddał swoje życie za tych wszystkich grzeszników, aby ich zbawić. I dzięki ofierze Jezusa Chrystusa, może tak powiem, bo tak to ujmuje ksiądz Cholewiński, ofiara Jezusa Chrystusa udobruchała tego zagniewanego Boga. I od tej pory, od tego momentu niebo znowu zostało otwarte. Drzwi do raju zostały otwarte. Ale tu jeszcze nie koniec tej historii, dodaje ksiądz Cholewiński. A teraz od naszych wysiłków i starań zależy, czy my się tam dostaniemy, czy nie. A otwarte jest. Dobra nowina polega na tym, że niebo jest znowu otwarte. A teraz od naszych wysiłków i starań, bo tu już go prawie mogę powiedzieć na 90%, że go cytuję, a teraz od naszych wysiłków i starań zależy, czy my się tam dostaniemy, czy nie. I następne zdanie, jeszcze komentarza księdza Cholewińskiego, żebyście wiedzieli, że to jest powszechne nauczanie, ale to nie jest takie do końca właściwe nauczanie, że w Kościele katolickim są środowiska, gdzie jednak trochę inaczej też nauczają. Ksiądz Cholewiński, pokaże wam, jak przywiozę, napisał, mówi, nie może być bardziej żałosnego okrojenia Ewangelii niż ta właśnie w taki sposób głoszona. Aha, czyli on się z tym nie zgadza. On się z tym nie zgadza. Ale trzeba wiedzieć, że ksiądz Cholewiński był, bo już nie żyje, założycielem i przywódcą neokatechumenatu w Polsce. W tych środowiskach no, jest nauczanie bardziej pogłębione, bardziej biblijne. Nie? Kierunki. Chciał połączyć to, co zostało zacytowane z księdza Cholewińskiego, tak? Plus no, te sztandarowe fragmenty z listu Pawła, ani przez uczynki Gozutko, jakikolwiek tam prawo, które się nie może osiągnąć, no to na pewno otrzymujemy po prostu sprzeczność i figurę niemożliwą. Tam nikt tam nie wejdzie. Możemy się starać, ale nikt tam nie wejdzie, i to jest taka rzecz, która to robi. No, dokładnie. I po to Maria. Tak, potrzebni są, potrzebna jest łaska sakramentów, potrzebni są święci jako pośrednicy, którzy się wstawiają za nami. No, masa nauczania Kościoła tutaj ma potem zastosowanie. I człowiek, można powiedzieć, cały czas się uczy. Prawda? Tu, gdzie mamy dobrą nowinę w takiej formie, bo sama w sobie dobra nowina jest w zasadzie prosta. Są różne fragmenty Słowa Bożego, które sprawiają trudności, ale najczęściej to, czy nigdy one nie dotyczą tych spraw zasadniczych i podstawowych dla naszego zbawienia. Tu jest powiedziano jasno i wyraźnie. No więc, no niestety Kościół dość mocno to komplikuje, wprowadzając właśnie te różne środki pośrednie, czy nawet zastępcze. I, no i w sumie trzeba rzeczywiście teologicznych studiów, żeby się połapać, co z czego się bierze i odkryć logikę w tym. Bo jest, prawda? Tylko, że ta prosta biblijna, ona została zastąpiona już teologią. I no, weźmy chociażby w kontekście sakramentu, pozostając z sakramentów. W Słowie Bożym widzimy wiara, tak? Zaufanie, zawierzenie i chrzest jako publiczne wyznanie tej wiary, prawda? Chrzest, gdzie, nie wiem, jak wasze gościa praktykuje u nas po chrzcie, po wyjściu, po wysuszeniu tych katechumenów, już ochrzczonych braci i sióstr, modlimy się, nakładamy ręce. Tam, gdzie jesteśmy, nie przenosimy nawet tego do kaplicy gdzieś tam na później i modlimy się o Ducha Świętego i właściwie dopiero potem się ceremonia kończy. No i w Kościele katolickim mamy chrzest na samym początku, tak? Gdzieś tam w pierwszym miesiącu, w trzecim tygodniu. Potem w środę, że tak powiem, wpakowana jest pierwsza komunia, czyli już Eucharystia, już Najświętszy Sakrament, a dopiero kilka lat potem bierzmowanie, modlitwa o to namaszczenie Duchem Świętym już na tego dzielnego świadka Chrystusa. No i wytłumacz teraz człowiekowi, jaka logika w tym jest. No, rzeczywiście trzeba teologię studiować, żeby to zrozumieć. Skąd co się bierze i dlaczego. Nie? Ja mam takie pytanie, czy tak troszkę obok, ale czy będę też rozmawiał o temat tych praw dyspensji i suspensji też w kontekście sakramentów, bo istnieje coś takiego w Kościele rzymskim dość istotnego, tak. Takie uprawnienie biskupu do udzielania dyspensji i suspensji
zawieszania właśnie określonych zasad, czy prawi, jak one się mają, czy można... Znaczy nie wiem, co masz na myśli, czy masz na przykład wykluczenie kogoś ze stanu duchownego, czy masz na myśli na przykład dyspensę od zabawy w Wielkim Poście? Bardziej to drugie, ale nie tyle o zabawę w Wielkim Poście, tylko właśnie w kontekście tego, się, nie wiem, czy to wiele lat temu już, kiedy jeszcze byłem w Kościele Rzymskim, że biskup może każde prawo w kodeksu kanoniczną zawiesić. Właśnie prawem. Dobrze, a propos... W tym przypadku. Więc jeśli chodzi... Może też ingerować również w treści skutki... Ja przygotowałem na dzisiejszy wykład w temacie, w sakramencie kapłaństwa tą kwestię wychodzenia ze stanu duchownego. Po prostu wziąłem informację z kodeksu prawa kanonicznego, tak żeby już krótko i na temat, bo to w zasadzie dla nas to jest zupełnie coś dodatkowego, ale skoro to pytasz, to mam to planie z tym, że dzisiaj już widzę, że nie dojdziemy do tego miejsca. Więc jeżeli ci zależy, to ja to tobie w przerwie po prostu pokażę ci te, jak prawo to reguluje. No. To jest ciekawa kwestia w kontekście tej takiej właśnie niewzruszalności sakramentów, nie? Także po tym ogólnym wstępie odnośnie sakramentów chciałbym przejść teraz do pierwszego, czyli do chrztu. Nie ma jeszcze pełnej półtorej godziny, ale już się zbliża. Myśmy zaczęli z poślizgiem małym. Także chyba nie ma będzie sensu robić z tej przerwy za 10 minut, więc zróbmy ją teraz i potem znowu się tutaj zejdziemy.